Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś nie mam zbyt dużo czasu, żeby z Wami porozmawiać w ramach naszego vlogmasu, aczkolwiek stwierdziłam, że przygotuję dla Was bardzo szybki przepis. Otóż mam taką zasadę razem z moimi znajomymi, że organizujemy sobie co roku taką naszą wigilię. No i wtedy wygląda to tak, że po prostu przychodzimy, zbieramy się i jemy wigilijne potrawy. Tak się złożyło, że w tym roku ja totalnie nie mam czasu. Jest to obecnie tydzień mojego zjazdu na drugich studiach, na studiach dietetycznych. No i po prostu jakoś to mi totalnie wyleciało z głowy i mam dosłownie jakieś 30 minut, żeby teraz zrobić przepis, wyjść i wrócić na zajęcia. Tak więc zrobimy bardzo szybką pastę. Postaram się, żeby to była świąteczna pasta. Pastę z grzybami, ale to nie są zwykłe grzyby. To są grzyby własnoręcznie uzbierane, własnoręcznie czyszczone, własnoręcznie suszone. Tak więc z takimi grzybami, z wędzonym tofu, z wędzoną papryką i ze słonecznikiem. Więc mam tutaj pół produkty. Przysmażyłam grzyby razem z cebulką i czosnkiem na oleju kokosowym i to jest praktycznie to, co widzicie teraz obecnie tutaj na patelni. Tutaj mam kostkę wędzonego tofu, w ogóle patrzę, że jej się robi tak ciemno, a ja tu nie mam żadnej lampy, więc muszę się spieszyć. Tu mam tyle, nie mam wagi, więc muszę powiedzieć tyle, właśnie tyle, czyli jakąś niecałą, znaczy no to jest taka szklanka do whisky, więc no... Nie wiem jak normalna, ale powiedzmy, że niecałe pół szklanki przyprażonych nasion słonecznika, sól z pieprzem, taki miks, żeby było jeszcze szybciej, wędzoną paprykę, kufel od piwa, żeby móc w czym to zblendować i blender, który jest wybitnie głośny. Ogólnie to nie jest mój asortyment kuchenny, więc taka wersja powiedzmy survivalowa. Nie mam tu moich wege misek i mojego wege blendera, ale spoko loko ogarniamy sprawę. Więc jedyne co zrobię, to zblenduję wszystko i miejmy nadzieję, że będzie smaczne, ale pewnie będzie, bo każdy z tych składników jest po prostu bardzo smaczny. Więc zaczynam! Aha, więc ten dzisiejszy film to jest po prostu film pod tytułem Zrób coś bardzo dobrego z niczego. Wersja survival. Powiem Wam, że kupiłam to tofu w Kauflandzie. Zazwyczaj kupuję tofu w Lidlu, ponieważ ono jest takie miękkie. To jest takie twarde, naprawdę konsystencji jak takiego oscypka, coś w tym stylu. Więc jest to zupełnie inna konsystencja niż tą, którą zazwyczaj używam. Po prostu wszystko wrzucę i mam nadzieję, że ten blender sobie z tym poradzi. Mam nadzieję, że moje prośby nie są zbyt ogromne. Łyżka, łyżka! 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 Dobra. Lądują grzyby. Nie mamy czasu. Grzyby, proszę o ładną kooperację. Miejmy nadzieję, że się wszystko zmieści do naszego kufla. Mam nadzieję, że to nie będzie vlog w stylu jak nie robić jedzenia. To nie jest prosto. O, w miarę prosto. Wy nawet nie wiecie, jaką ja mam konstrukcję zrobioną tutaj zamiast statywu, bo ponieważ tego również dzisiaj nie mam. Dobra, trochę oleju. Oleju lnianego, więc jest ekstra. Tu mam jeszcze płatki do grzyba, które mam zamiar użyć prędzej czy później. No to let's go. O, żeby się tylko nie ubrudzić, bo to by było straszne. Woda, uratuj mnie. O. Stój w miejscu.
Dobra, kochani, wiem, że to może nie wyglądać zbyt dobrze obecnie, ale naprawdę jest pyszne. Dodam wędzoną paprykę. Tak, dużo. I płatki drożdżowe. Dodam już trochę wody i jeszcze trochę oliwy. I praktycznie to będzie wszystko. Potem włożę do w miarę estetycznego pojemniczka. I będzie dobrze. A taką oto pastę będziemy jeść z takimi pałeczkami Grissini. Coś w tym stylu. Więc no, powiem wam, że chyba uratowałam siebie tym właśnie pomysłem i przynajmniej nie pójdę z pustymi rękoma. Dobra, lecimy dalej. Może naprawdę obecnie nie wygląda jakoś nie wiadomo jak dobrze, ale jest naprawdę pyszna. Polecam wam bardzo serdecznie pokombinować trochę. Dobra ziomy, nie mam czasu już więcej, by do was mówić. Buzi!